przede wszystkim od tego, aby zainstalować tę aplikację i spędzić tam odpowiednią ilość czasu. Znam ogromną ilość zarówno marketerów, jak i szefów firm, którzy nigdy w życiu nie byli na TikToku, ale chcą tam być ze swoją marką. Pierwszy krok to obycie się z tą platformą. Nie wyobrażam sobie osoby, która chce rozkręcać czy prowadzić TikToka dla swojej marki, nie mając tam konta, nie czując tego, co dzieje się w tym community, a to jest zupełnie inny świat, którego być może na pierwszy rzut oka kompletnie sobie nie wyobrażamy, z którym pierwsze zderzenie będzie bardzo trudne i do czego trzeba się trochę przyzwyczaić, trochę się tego nauczyć i dopiero po jakimś czasie, po iluś godzinach, nawet czasem tygodniach nauki tego algorytmu, zarówno nauki jego nas, jak i nas nauki tego, jak działa, dopiero wtedy zobaczymy moc TikToka i zobaczymy to, co naprawdę ma tam dla nas wartość. To jest trochę jak z pierwszą randką. Ta pierwsza randka bardzo często jest nieudana, ale dopiero na drugiej, trzeciej, dziesiątej to się może udać. Myślę, że TikTok i w ogóle formaty wertykalne, bo nie mówmy tylko o TikToku, może to być coś, co jeszcze dzisiaj nie istnieje, będzie super ważny dla e-commerce'u. To jest miejsce, gdzie możemy w ciekawy sposób pokazać i naszą historię, i nasze produkty, i całe portfolio możliwości, jakie dajemy naszym klientom. Będzie to także świetna przestrzeń dla marek beauty, dla marek odzieżowych, dla marek FMCG. Tak naprawdę trudno mi znaleźć firmę, która nie powinna tam być. O ile łatwiej jest po prostu być z e-commerce'em, być z jakimś produktem, który fajnie się pokazuje, do którego można dopasować influencerów na przykład, to o wiele trudniej pewnie dobrać materiały wertykalne dla firm przemysłowych czy technologicznych. Ale to nie znaczy, że nie warto tam być, bo tym bardziej podaż będzie bardzo niewielka, bo niewiele osób będzie umiało się to zabrać i może się okazać, że to właśnie będzie naszym wyróżnikiem, że pójdziemy z ciekawą technologią, z ciekawą historią, nie tylko z tańcem, wygłupami, odtwarzaniem trendów, ale z merytoryką i okaże się nagle, że nasza firma technologiczna czy przemysłowa rośnie właśnie dlatego, że ktoś trafił na wartościowy materiał w miejscu, w którym totalnie się go nie spodziewał. To pytanie ma też w sobie gwiazdkę, bo Snapchat wbrew pozorom, o czym nie myślimy, on stale rośnie i tam cały czas coś się dzieje, ale dla bardzo specyficznego community. Moim zdaniem nie myślmy o TikToku jako o mecie całego tego wydarzenia, jakim są filmy wertykalne. One już z nami zostaną. Pytanie, czy zostaną w TikToku, czy rozwiną się w formie rolek na Instagramie, czy na Fejsie, czy jeszcze w jakiejś aplikacji XYZ, która dopiero dzisiaj powstaje i o której może nawet nie wiemy, ale na pewno sam format zostanie z nami na dłużej, tak samo jak zostaną z nami smartfony, tablety i wszystkie urządzenia, na których już najchętniej konsumujemy treści, robimy zakupy, oglądamy filmy. Więc format zostanie, czy to będzie ta aplikacja, tego nie wiadomo. Ma na to wpływ wiele czynników, zarówno te technologiczne, ale także urzędowe, także jakieś blokady prawne, więc także samo pochodzenie TikToka jest kontrowersyjne, więc tutaj może być różnie. Na pewno miałby dużo łatwiej, gdyby pochodził z Doliny Krzemowej, a nie zza chińskiego muru. Natomiast sam format w 100% z nami pozostanie i dałbym sobie uciąć obie te ręce, że tak będzie.